Cześć, witajcie, z tej strony Banach i dzisiaj pokażę Wam po raz kolejny 5 gier na słabe komputery. A wszystko to dlatego, że poprzedni odcinek bardzo Wam się spodobał, gdzie nabiliście masę wyświetleń i jeszcze więcej łapeczek w górę. A z tego co wiem, raczej do tej pory ludzie mają problem ze swoimi komputerami, bo części dalej są drogie, nawet przed świętami chyba troszkę poszły w górę, a inni mają też fajnych komputerów, więc zapraszam Was do oglądania tego odcinku. Oczywiście wszystkie linki do tych gierek znajdziecie w opisie, więc jeżeli chcecie sprawdzić, ile która gierka kosztuje, zapraszam, klikajcie sobie w ten link, a chcecie się wyświetlić tak jak ci tutaj, nie zapomnijcie zasubskrybować kanału już teraz. Zestawienie zacznijmy od najstarszej gry, jaką przygotowałem, bo wydanej w 2010 roku, Limbo, czyli platformówki z mega fajnym klimatem i bardzo, bardzo, bardzo sympatyczną historią. W grze wcielamy się w małego chłopca, który był ratować swoją siostrę. Wyrusza w niebezpieczną i pełną przygód podróż. Bohater przemierza surrealistyczne czarno-białe krainy, pełne elementów groteskowych i makabrycznych. Na drodze oczywiście natrafimy na niezliczone ilości śmiercionośnych, dobrze ukrytych pułapek, czy ogromnego pająka, który chce nas zabić od samego początku gry. Limbo jest bogate w zagadki logiczne, które dzięki złożonemu systemowi fizyki są głównym elementem rozgrywki. Jeżeli macie niedosyt klimatu Limbo, to w 2016 roku niezależne studio odpowiedzialne za Limbo wydało Inside, czyli grę bazującą na Limbo. W Inside gracz kieruje nieznanym chłopcem, który przemierza mroczne i deszczowe uniwersum. Na początek uciekamy przed polującymi na nas ludźmi, z czasem jednak odkrywamy, że w miejscach, przez które się przedzieramy, są prowadzone tajemnicze i dziwne eksperymenty. Twórcy w porównaniu do swojego pierwszego tytułu wzbogacili rozgrywkę nowymi elementami, jednakże jej główne zasady nie uległy zmianie. Mrok mamy już za sobą, więc przejdźmy teraz do trochę innych klimatów, bardziej policyjno-kryminalnych, czyli do gry This is the Police. Jest to oryginalna gra strategiczna z naprawdę mega fajnie opowiedzianą historią. Głównym bohaterem jest Jack Boyd, czyli 60-letni policjant, naczelnik posterunku w mieście Fribourg, który za 180 dni przechodzi na wymuszoną emeryturę. Jack za swoją wierną i niczym nieskalaną służbą nigdy nie dostał żadnej nagrody ani należnej mu podzięki, dlatego bohater, patrząc na swoich skorumpowanych kolegów żyjących ponad stan, postanawia zejść na złą drogę bez oglądania się na moralność oraz swoje dotychczasowe praktyki i do chwili zakończenia służby zarobić okrągły $1 000 000. Warto dodać, że finał może wyglądać na kilka różnych sposobów w zależności od tego, jakie decyzje będziemy podejmować podczas rozgrywki. Kolejna gra, i to do tego w sumie bardzo nowa, która pójdzie nawet na urządzenia PC, jest to Bitcope, czyli mieszanka point and click razem z grami gatunku time management. Bohaterem gry jest nowojorski policjant Jack Clay. Przez niesłuszne oskarżenie o zabójstwo jego obiecująca kariera detektywistyczna legła w gruzach, a on sam został zdegradowany do roli zwykłego posterunkowego. Tak samo jak jego kariera zawodowa, w rozsypce jest jego życie prywatne, a dodatkowo lokalna mafia chce go sprzątnąć. Naszym celem jest odkrycie, kto wrobił w morderstwo Jacka. Fabuła gry jest nieliniowa i oferuje kilka różnych zakończeń. Jest to nie lada gratka dla fanów seriali kryminalnych z lat 70. i 80., takich jak Columbo, Magnum czy Policjanci z Miami. Każdy z nas lubi pograć sobie w gry, dlatego w sumie oglądacie ten odcinek, bo chcecie jakieś fajne gry na sobie peceta, ale dlaczego by nie stanąć za sterami wielkiej korporacji, która właśnie je produkuje? Dlatego tutaj w wasze ręce oddaję grę Game Dev Tycoon. Jest to strategia ekonomiczna czasu rzeczywistego, w której gracze wcielają się w fana gier, który w garażu rodziców zakłada swoje pierwsze studio deweloperskie. Naszym celem i marzeniem jest przeobrażenie tej małej firmy w ogromną korporację. Wszystko to możemy osiągnąć, projektując coraz to nowsze i lepsze gry. W początkowych fazach nasz budżet jest ograniczony, więc musimy decydować, jakiemu aspektowi produkcji poświęcić więcej uwagi, kosztem pozostałych elementów. Ciekawym dodatkiem jest to, że gra symuluje zmiany, jakie zachodziły w prawdziwym rynku na przestrzeni lat. Jeżeli ten odcinek Wam się podobał, nie zapomnijcie zostawić łapki w górę, komentarza, subskrypcji, no i obejrzeć inne odcinki i wpadać na live'y, które są praktycznie codziennie o godzinie 18. Dzięki wielkie, do zobaczenia i pa pa!
Hey, just listen to the lyrics from my dead brain and head bang, get strange. We smoking out nothing but the bad strains. Keep talking all this shit and get to